Świąteczne zakupy i świąteczne życzenia. Odcinek specjalny, bo prawie bez ekonomii. Mam nadzieję, że jesteście już po świątecznych zakupach. Bardzo dużo kupujemy. Właśnie GUS podał, że sprzedaż w listopadzie poszła w górę o 12% i to w sensie realnym, czyli po odjęciu inflacji, po prostu 12% więcej niż przed rokiem. Kupiliśmy towarów, wydaliśmy około 20% więcej pieniędzy, no ale to przez ceny. Częściowo ten wzrost 20% wynika ze wzrostu cen, częściowo z tego, że kupujemy więcej rzeczy. Kupujemy więcej rzeczy, bo uciekamy przed inflacją. Pieniądz traci na wartości. Możemy próbować tę wartość ochronić, lokując nasze pieniądze w towarze. Kupujemy dużo, ale już dość, ale już wystarczy. Więcej już nie kupujmy. Skupmy się na tym, co już mamy i na tych, których mamy obok siebie, na naszych bliskich. Już prawie są święta. Spędźmy z nimi dobry czas. Wszystkim moim słuchaczom serdecznie życzę, by te święta były dokładnie takie, jakie wam się marzą. Niech pragnący spokoju mają spokojne święta. Wszystkim niech dopisuje zdrowie. Odpocznijmy, nabierzmy sił. Wszystkiego dobrego. Na koniec obiecana niespodzianka. Chcę się z wami podzielić prezentem, jaki zrobił mi ze 2 lata temu mój przyjaciel Piotr. Podzielę się z wami tym, co kiedyś od niego dostałem. Właściwie dostaliśmy jako cała rodzina. Wiem, że łamię teraz bezpardonowo prawa autorskie, ale mam nadzieję, że Piotr, który często mnie tutaj słucha, że Piotr mi to wybaczy, bo to jest po prostu za ładne, żeby się tym nie podzielić. Ja już milknę. Zostawiam was dzisiaj z Piotrem i z jego gitarą. A nadzieja znów wstąpi w nas, nieobecnych pojawią się cienie. Uwierzymy kolejny raz, jeszcze jedno Boże Narodzenie. I choć umilkł codzienny gwar i zabrakło znów czyjegoś głosu, przyjdź tu do nas i z nami trwaj, wbrew tak zwanej ironii losu. Daj nam wiarę, że to ma sens, że nie trzeba żałować przyjaciół, że gdziekolwiek są, dobrze im jest, bo są z nami choć w innej postaci. I przekonaj, że tak ma być, że po głosach ich wciąż drży powietrze, że odeszli po to, by żyć i tym razem będą żyć wiecznie. Przyjdź na świat, by wyrównać rachunki strat, aby zająć wśród nas puste miejsce przy stole. Przyjdź na świat, by wyrównać rachunki strat, aby zająć wśród nas puste miejsce przy stole. A nadzieja znów wstąpi w nas, nieobecnych pojawią się cienie. Wierzymy kolejny raz w jeszcze jedno Boże Narodzenie. I choć umilkł codzienny gwar i zabrakło znów czyjegoś głosu, przyjdź tu do nas i z nami trwaj, wbrew tak zwanej ironii losu.
daj nam wiarę, że to ma sens, że nie trzeba żałować przyjaciół, że gdziekolwiek są, dobrze im jest, bo są z nami choć w innej postaci. I przekonaj, że tak ma być, że po głosach ich wciąż drży powietrze, że odeszli po to, by żyć, i tym razem będą żyć wiecznie. Przyjdź na świat, by wyrównać rachunki strat, aby zająć wśród nas puste miejsce przy stole. Jeszcze raz pozwól cieszyć się dzieckiem w nas i zapomnieć, że są puste miejsca przy stole. I zapomnieć, że są puste miejsca przy stole. Serdecznie Was pozdrawiamy.